Minecraft Lego, komplet nazywa się Rafa Koralowa. U nas nie doczekał jeszcze otwarcia produktu, dlatego już będzie od razu po złożeniu. Od 7 roku życia 21164 The Coral Reef. Tak wygląda z opakowania. Tak wygląda po złożeniu, zaraz dodatkowo pokażę. Tu widzimy różne komplety, tak, tego oglądaliście na żywo, taki różne komplety z tej serii. Tu też jeszcze, o. I tutaj, tego będzie coraz więcej, bo to jest popularna gra, tak. I tu widzimy Rafa Koralowa 21164 od 7 lat. No i tu mamy cenę, ale tu mamy cenę katalogową. A jeszcze te figurki to jest 64 tu. Te figurki to jest. Złapał nam to mosto i złapał. Mała rozdymka, rozdymka duża, czyli po prostu rozdymka, utopiec i Alex. Ten utopiec to dla mnie jest trochę jak zombie. Coś jeszcze tu? Nie, tu już Gwiezdne Wojny. No to oglądamy. To oglądamy po kolei. No to jest ten Alex. Tutaj ciekawa nowa rzecz, że on ma hełm. To zielone można zdjąć i można do każdej kwadratowej głowy dopasować. Tak? To jest ten Alex. To jest ten utopiec, czyli dla mnie po prostu jak zombie. Tak wygląda. I tu widzimy, trzyma muszelkę, tak? Ale to jest jako utopiec. Też można ten kask mu przełożyć. Jestem do każdego z tą głową. Nie. Potem mamy tak. Tu ta rzecz to jest gumowa. Gumowy element. I tu mamy pokrętło. To jest na śliskim. Widzimy, jak to mogę ruszać. Natomiast, o, mogę tym przesunąć. I on mi tutaj, w zależności jak gwałtownie przesunę, to on mi z tamtej strony po prostu wypada. Tutaj, o, ten element jest ruchomy i to jest guma. To jest guma. No i tu mają jakieś skarby. Co oni tu mają? Jeden klocuszek i mają jakąś tam rybkę. Dobra. Może pokarm, można się bawić. Okej. Okay. No tu mamy jako koralowce, tak, te. Chyba jako twardo, chociaż nie wiem, bo to wygląda jak miękkie koralowce. Oprócz tego mamy, tylko ją zdejmiemy z tego pachołka rafowego. Mamy tą rozdymkę, trochę jak ryba, taka ryba pudełko, tak? Oczywiście wszystko w nawiązaniu do tej kwadratowej formy, ale jest całkiem niezłe. Jakiś mały ogonek, są małe te, małe boczne płetwy i ta buźka, miękka, pyszczek. Jak zwał, tak zwał, ale generalnie całkiem fajnie to wygląda. No to jej dzidziuś mała. Tylko też jak dajemy na to, to sami z tym zdejmujemy. Oj, jakie to jest takie miniaturowe. Ucieka mi z palców. No, czyli dorosły i mały osobnik, mama dziecko, tata dziecko, obojętne. Ale mamy dwie rybki z takiej właśnie formie kwadratowej, takiego i takiego, dwa ludziki, hełm można przemieniać, przekładać. Tutaj jakieś takie koralowe miejsce, że możemy gdzieś tu wszędzie te rybki układać, tak, tu jakieś honorowe miejsce. No i skarb wysuwany z tym elementem takim gumowym. Obejrzyjmy jeszcze dookoła to. Tak to wygląda z każdej strony. Taki mały zestaw. Jeszcze można też taniej go dostać niż tu w instrukcji było za tanie pieniążki. Taki mały upominek. No i co ciekawe, że w takiej scenerii podwodnej, tak? Jak ktoś lubi podwodne scenerie, to bardzo fajnie, bo to jest oryginalne. Tak samo jak mieliśmy swego czasu pszczoły, to też się rzadko pojawiają w klockach pszczoły. No to tutaj rybki już częściej, ale też nie aż tak często, tak? No i tutaj mamy właśnie rafę koralową. Pamiętamy też o dobrych grach z podwodnych, na przykład Rafa, tak? Też fajna gra
jako riff właśnie. Minecraft The Coral Reef. Tak wygląda. Generalnie całkiem ciekawy zestawik. Jak ktoś lubi rybki, akwarystykę, akwaria, pływanie w morzu. Oczywiście tą serię Minecraft i grę, tak? Dzięki.